Dobry wieczór. Widzę, że już się Państwo pojawiają. Jest nam bardzo miło, że zdecydowaliście się spełnić ten wieczór z nami, szczególnie, że jest to piątek wieczór. Dzisiaj jest już drugie webinarium cyklu Sztuka Inspiruje, w którym spotykamy się z artystami i artystkami. Rozmawiamy o różnych twórczych metodach, które możemy zastosować w szkole, w różnych projektach z dziećmi i z młodzieżą, ale nie tylko. O czym za chwilę opowie nasz dzisiejszy gość, ale zanim to, najpierw kilka słów o gospodarzach, czyli o Centrum Edukacji Obywatelskiej. Udostępnię ekran i proszę o, może Alku, twój głos, czy wszystko jest ok? Tak, jest dobrze, Dobra. widać wszystko. Tak, więc ja nazywam się Ola Jankowiak, jestem koordynatorką programową w Centrum Edukacji Obywatelskiej. CEO to, oj, mam nadzieję, że to dobrze widać wszystko. CEO to fundacja, która już od prawie 30 lat, w tym roku będziemy obchodzić 30-lecie, wspiera nauczycielki. Jesteśmy największą w Polsce organizacją pozarządową, która zajmuje się edukacją, a nasze obszary wsparcia to nie tylko webinary, tak jak dziś, ale także różne szkolenia czy projekty edukacyjne. A program, w ramach którego się spotykamy, to Szkoła Twórczych Praktyk. W Szkole Twórczych Praktyk mamy różne formy, w których inspirujemy Państwa do tego, jak można sięgać po sztukę i wykorzystywać ją w edukacji. Mamy na przykład wirtualny klub filmowy, który bazuje na naszych zasobach filmowych. Ponad 40 filmów w naszej kolekcji. No właśnie, tak jak już dzisiaj wspomniałam, jak tutaj teraz doświadczamy, mamy webinary. Tutaj możecie zerknąć na nasz kalendarz na drugi semestr. Ale takim głównym naszym działaniem jest kurs. Pewnie część z Państwa jest na tym kursie. Jest to kurs edukacji kulturowej, gdzie możecie odnaleźć również te metody, o których rozmawiamy podczas webinarów Sztuka Inspiruje. Tak jest też dzisiaj. Alek opowie nam więcej o zinie, ale też instrukcje i wprowadzenie o tym zinie możecie odnaleźć na naszym kursie. A dla tych z Państwa, których jeszcze nie ma na naszym kursie, oczywiście wyślemy instrukcje także mailowo, także proszę się nie martwić. Prócz Szkoły Twórczych Praktyk, tak jak wspomniałam, w której ja tutaj działam, mamy także inne programy i w tym momencie trwa rekrutacja, na przykład do Civic Up Academy, do Młodzi Głosują, czy do Szkoły Pełnej Emocji. Więcej na temat tych programów znajdziecie na naszej stronie. Za sekundkę podeślę linki na czacie, a także do naszego programu. I myślę, że już, Alku, będę Ci oddawać powoli głos. Alek Grzybek, nasz dzisiejszy prelegent. Alek działa na styku kultury, sztuki i aktywizmu i myślę, że to dzisiaj mocno wybrzmi w projektach, o których będzie opowiadał, których jest autorem. Alku, może więcej o sobie już sam powiedz. Ja zatrzymuję udostępnienie i za chwilkę będziesz mógł włączyć się ty. Dobrze, to dobry wieczór, dzień dobry. Bardzo mi miło tutaj dzisiaj być. Dziękuję za zaproszenie. Tak jak Ola wspomniała, jeszcze może w międzyczasie spróbuję udostępnić ekran, żeby na pewno sprawdzić. Jest widoczne? Chyba musisz udostępnić cały A, to ekran, jeszcze sekundka. a nie tylko przeglądarkę, bo teraz Chyba tak niestety nie zrobiłem, widać. także udostępnienie znowu źle. Teraz może. Sekundka. Ciach. Czy teraz? Tak, teraz widzimy. Super. To jeszcze raz. To ja się nazywam Alek Grzybek i tak jak Ola powiedziała, ja na co dzień zajmuję się komunikacją wizualną, ale właśnie staram łączyć się tą moją wiedzę z takim praktycznym zastosowaniem, współpracując z różnymi społecznościami, z inicjatywami czy z organizacjami, gdzie właśnie za pomocą języka wizualnego próbuję
mówić o tematach ważnych, albo właśnie jakby edukować, jak można używać narzędzi wizualnych do rozwijania projektów. I dzisiaj właśnie naszym tematem będzie zin, który jakby pierwszy raz miałem do czynienia 3 lata temu. I wydaje mi się to bardzo ciekawym narzędziem, którym chciałem się dzisiaj podzielić z Państwem. Jeszcze może całkiem, nim zaczniemy, chciałem zapytać może jeszcze wszystkich tutaj zgromadzonych osoby, czy Państwo w ogóle wiecie, co to jest zin? Nie wiem, czy może mogę prosić o krótką informację, tak, nie, na czacie, żeby w ogóle mieć wyobrażenie, czy ta forma publikacji jest jakoś znana, czy zupełnie nie. Więc proszę. Tutaj są już A? odpowiedzi, może będę czytać, że jest już kilka, nie? Jest też odpowiedź od pani Liliany, że jest to gazetka prospołeczna z treścią aktywną, od pani Iwony, że miała spotkanie o tym. Po Okej, części no. pani Angelika wie, pani Jolanta teoretycznie, praktycznie nie stosowała. A, no to fajnie, to wtedy właśnie dużo praktycznych A będziemy ja mieć bym jeszcze przykładów. dopytała może, skąd panie, bo w większości chyba tutaj widzę, chociaż jest też jeden pan, ale dzisiaj Dzień Kobiet, więc może powiem, skąd panie nadajecie i w jakich klasach uczycie, w których klasach uczycie i czego uczycie. To nam może też później ułatwi dostosowanie naszej opowieści o zinach. Pani Liliana też odpisała na pytanie, że z oficyną Peryferię robiła, ale Tak, coś oni jeszcze bardzo prężnie działają i też wiem, że wydali taką książkę, Jak zrobić zina, właśnie o takim bardzo podobnym tytule jak dzisiaj nasz webinar. Tak, polecam też tą książkę. mama już odpowiedzi, że 4., 8. klasa podstawówki, plastyka, język obcy, liceum, język polski. Język polski, jest też z nami bibliotekarka z licznymi opiekami w klasach 1-8, Łazy pod Warszawą, klasy 4-8 etyka. No tak, język polski, liceum. Także mamy w zasadzie przekrój. Dobra, Tak, super. No lecimy to dalej. Dziękujemy za tak. odpowiedzi. No, więc plan na dzisiaj jest właśnie dowiedzieć się, co to jest zin. Trochę jakby ja przedstawię jakby moją propozycję, czym dla mnie jest zin, bo zin to jest dość też pojęcie tak naprawdę zawierające dość szeroki wachlarz różnych publikacji. Potem chciałem opowiedzieć, jakby jakie techniki można zawrzeć w zinie, jakie narzędzia też można wykorzystywać. Następnie krótko chciałem zwrócić uwagę na taki element storytellingu, który jest w sumie bardzo widoczny w zinie i w tej formie publikacji, i bardzo można też w ciekawy sposób rozbudowywać taką narrację przy użyciu tego narzędzia. Potem powiem o takich konkretnych zastosowaniach oraz kompetencjach, jakie mogą jakby poszerzyć uczestniczki, czy tam właśnie dzieci, które będą pracowały nad jakimś projektem. To trochę szczegółowi omówimy, jakie kompetencje można uzyskać. Następnie chciałem opowiedzieć o dwóch przykładach zina, który zrealizowałem. Jeden to jest działkowanie, zin zrealizowany ze społecznością działkowców w Warszawie. Natomiast grupa to jest zin, który powstał w ośrodku dla uchodźców w grupie. To jest taka mała miejscowość niedaleko Grudziądza. Jest też miejsce na pytania i też myśleliśmy z Olą, że jeżeli macie Państwo pytania w trakcie, to proszę śmiało pytać, bo to też będzie dla mnie łatwiej jakoś prowadzić ten cały webinar dzisiaj, żeby też jak najwięcej dać jakichś takich praktycznych wskazówek, więc proszę śmiało pisać w czacie. Ja też będę próbował zerkać. Ola może mi też pomoże, więc śmiało możemy to też robić równocześnie. Na końcu też będzie chwila na pytanie, jeżeli jakieś się pojawią, więc tak. Więc to jest plan, więc już jakby nie przedłużając. O, przejdę do rzeczy. Czyli czym jest zin? No, zin to jest tak naprawdę, zin to po angielsku
To jest forma krótka od słowa magazyn, czyli po prostu magazynu, rodzaju publikacji, a zin to po prostu jest taka krótsza forma, taka ładniejsza, bardziej i bardziej może przyjazna. No i zazwyczaj zin to jest jakby oddolną, pełni taką, jakby jest to jakaś inicjatywa raczej oddolna, zupełnie niekomercyjna. I zrzesza osoby, albo to może być też jedna osoba, która chce się podzielić jakimś tematem, jakimś zjawiskiem, czy ma zamiłowanie, czy jakąś wiedzę w jakimś temacie i chce podzielić się z innymi osobami właśnie w sposób fizyczny, w sposób jakby fizycznego druku. I przeważnie też ten druk, ta forma tego zina nie ma dużego nakładu, jest tania w produkcji. Też w ogóle taka historia zinów jest związana z tym, że ziny bardzo szybko rozprzestrzeniły się, jak pierwsze kserokopiarki weszły w użycie powszechne, bo po prostu było to najtańszy sposób powielenia treści. Więc tworzyliśmy wtedy, osoby na przykład tworzyły jedną oryginalną jakąś publikację, natomiast potem szybko można było to skserować, zszyć zszywaczem i puszczać dalej w obieg. Więc zin też ma taki charakter oddolny, właśnie raczej taki, bym powiedział, nieperfekcyjny, tylko właśnie taki do it yourself, czyli tak jakby takiego bardzo taka rękodzielnicza estetyka jest bardzo wpisana w ten nurt. No i tutaj chciałem pokazać kilka przykładów. Tak naprawdę ziny mają przeróżne formy, przeróżne formaty, są kolorowe, są czarno-białe, tak naprawdę tutaj jest dowolność duża. Ja też może od razu powiem, że ja będę mówił o takich zinach dzisiaj, które są może trochę bardziej rozbudowane, ale na końcu też przedstawię taki przykład zina, jak można stworzyć z kartki A4 takiego prostego zina i można takie zajęcia czy jakiś krótki warsztat przeprowadzić nawet w ciągu jednej czy dwóch godzin lekcyjnych na przykład. Więc tak naprawdę tutaj mamy dużą rozpiętość. Tak, jeszcze, o, tutaj trochę mi za szybko przeskakuje. No więc tak, więc teraz chciałem skupić się. Jak już mamy tą formę, mamy tego zina, czyli mamy ten nośnik, tą platformę, no to jakoś trzeba się zastanowić, co tam możemy wlać, jakie narzędzia możemy użyć i jakie treści możemy tworzyć. No i przede wszystkim zin wydaje mi się, że jest ciekawą formą, ponieważ nawiązuje on i możemy używać własnego pisma odręcznego, które mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie coraz mniej osób też korzysta z odręcznego pisania. To też charakter pisma jest bardzo indywidualny, co bardzo wizualnie też oddaje nasze charaktery, to co jest bardzo ciekawym też zjawiskiem. Więc tutaj wszystkie formy rękopiśmiarskie są jak najbardziej wskazane, tak? I czy to będzie właśnie, czy to będzie jakaś historia, bo nie wiem, mamy jakąś historię rodzinną, czy na przykład mamy jakieś bardziej poetyckie zamiłowania, to mogą być takie formy bardziej rozbudowane, ale tak naprawdę zin to może być też notatką. Jakby nasz wpis, o który chcemy przygotować, może być właśnie jakąś notatką, instrukcją, ale tutaj ten charakter też bardzo nadaje ten wygląd. To odręczne pismo właśnie bardzo, bardzo tutaj może też być charakterystyczne. Drugim takim ważnym elementem, no to są wszystkie materiały wizualne, tak? Takie jak jakieś rysunki, ilustracje. I oczywiście tutaj zawsze jest taka, jak ja pracuję z różnymi grupami, to przeważnie niektórzy mają taki odruch, że boją się, bo na przykład nie potrafią rysować albo nie chcą rysować, więc tutaj od razu mówię, że rysunek oczywiście jest dla osób chętnych. Rysunek też może być różnorako pojmowany, bo rysunkiem może być
coś bardzo realistycznie narysowanego, ale rysunkiem mogą być też jakieś nasze luźne bazgroły i jakaś taka forma bardziej abstrakcyjna. Więc tutaj ten rysunek też może być bardzo różnie rozumiany. I często z mojego doświadczenia wynika tak, że nawet osoby, które na początku mówią: nie, 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 że ja w ogóle nie umiem rysować, na pewno nie będę rysował, to często okazuje się, że jednak ten rysunek, czy jakiś tam rodzaj notatki takiej wizualnej gdzieś tam wplatają i nie jest to jednak takie trudne. Na pewno też ciekawą formą, jakby taką trochę otwierającą pewne możliwości, ale też ułatwiającą, jest kolaż. I wydaje mi się, że kolaż też jest takim fajnym narzędziem dla właśnie młodszych dzieci czy dla seniorów, gdzie po prostu zapewniamy materiały. To mogą być gazety, to mogą być zdjęcia, może każdy przynieść swoje na przykład zdjęcie i możemy z tego zrobić kolaż, po prostu wycinać gotowe elementy i układać je na danej kartce. I to też to jest taka forma, powiedzmy, bardziej, myślę, że ma tak, jest łatwiejsza tak psychicznie, psychologicznie dla niektórych osób. Więc to tak pokrótce. Więc podsumowując, Zin jest narzędziem o jakby szerokich możliwościach. I myślę, że każda grupa, każda osoba jest w stanie odnaleźć swoją odpowiednią technikę. A jak do tego dojść, jak znaleźć tą odpowiednią technikę, to będę dalej mówił. Jeszcze chciałem wspomnieć o storytellingu. Storytelling to opowiadanie historii po prostu. Storytelling może być bardzo. Jakby po pierwsze jest to pojęcie, które jakoś może nam pomóc nazwać to, co robimy. Możemy oczywiście, jakby można znaleźć różne definicje storytellingu, ale tutaj chciałem się skupić, że po prostu w zinie kładziemy nacisk na opowiadanie historii. I czy to są historie nasze, czy to są historie lokalnych, na przykład społeczności, czy to są historie naszej rodziny, to w jakiś sposób opowiadamy tą historię. I jakby opowiadanie historii, nawet jeżeli w tym nie jesteśmy czasem najlepsi, czy nie potrafimy kwieciście opowiadać, ja na przykład wolę dużo bardziej przedstawiać różne rzeczy, to ludzie z natury są opowiadaczami historii i po zapewnieniu odpowiednich narzędzi jesteśmy każdemu zapewnić pewne warunki, gdzie za pomocą narzędzi wizualnych jesteśmy w stanie właśnie przedstawić historię danej osoby albo jakiejś grupy. Więc tak, więc to pokrótce. Tutaj jeszcze może takim ciekawym elementem jest to, że opowiadanie historii z jednej strony jest ważne dla jednostek, dla osób indywidualnych, bo pomaga nam to organizować i tworzyć taką narrację naszego życia, ale też ma taki wymiar społeczny, gdzie możemy opowiadać historię jakiejś grupy. I kiedy pracujemy nad tą wspólną narracją danej grupy, też łatwo po prostu umiemy opowiadać o danej grupie i przekazywać to dalej. Więc tutaj jeszcze w tym storytellingu, czyli opowiadaniu historii, mamy ten aspekt indywidualny i społeczny, który w zinie bardzo ładnie się może przeplatać i bardzo ładnie można to też łączyć. Więc tak. Chciałem jeszcze, chyba że może zrobię krótką pauzę. Nie wiem, czy są jakieś pytania do tego momentu. Póki co nie mamy pytań, ale serdecznie zachęcamy. Można pisać równolegle, jak Alek mówi, i będziemy robić pauzę, żeby odpowiedzieć. Tak. I tutaj, jeżeli chodzi o zastosowanie i rozwój kompetencji osób, które uczestniczą w naszym projekcie, czy właśnie w tworzeniu zine. Ta publikacja może służyć do realizowania po prostu podstaw programowej w szkole, tak? W sensie możemy też wykorzystać tą publikację jako realizację danego tematu czy danego przedmiotu.
bo tak jak widziałem, nie wszyscy oczywiście z Państwa uczą plastyki, ale ZIN też jest jakby ciekawą formą prezentacji różnych zagadnień, które są jakby nie tylko w obrębie właśnie artystycznej. No i chciałem skupić się na kilku najważniejszych elementach. Mianowicie, przede wszystkim, kiedy pracujemy nad zinem, to musimy pracować, musimy usiąść i wymyśleć, przede wszystkim wybrać temat. Ten temat możemy wybrać, może być narzucony z góry, ale może też być fajnym pretekstem do rozmów, do dyskusji i do w ogóle zaczęcia współpracy. Ja też jeszcze w dalszej części pokażę takie narzędzia, jak zachęcić osoby, kiedy nie wiemy, o czym zrobić zina, nie mamy pomysłu, jak zacząć, nie mamy tematu. To też są takie proste metody, jak można zacząć z grupą, ale sam wybór tematu już jest jakby procesem, który wymaga jakiejś negocjacji. Często ten proces jakby zawiera też jakby poznawanie się, tak? Jeżeli na przykład grupa się nie zna, ja tak miałem, takie doświadczenie mam w ośrodku dla uchodźców, gdzie jakby wymyślenie w ogóle, o czym my chcemy powiedzieć jako grupa, co nas definiuje jako grupa, było też jakby w ogóle takim pierwszym, głębszym kontaktem, jakby co dla nas jest ważne jako ludzi siedzących przy tym stole. Więc jakby to budowanie relacji tutaj myślę, że jest bardzo, bardzo widoczne. Drugim takim ważnym elementem i kompetencją, którą się zdobywa czy rozwija podczas pracy nad zinem, to na pewno zarządzanie albo też samozarządzanie. No bo tutaj też jakby zależności, czy tworzymy w grupie, czy na przykład jesteśmy tą osobą inicjującą, która zaprasza inne osoby do uczestnictwa, to w zależności od naszej roli w projekcie, musimy jakby przeprowadzić ten projekt od A do Z, czyli od pomysłu do realizacji. I tutaj jest dużo, dużo elementów, które wydaje mi się właśnie są takim bardzo praktyczną nauką po prostu od tego, że musimy właśnie wspomniany temat wymyślić, do wyboru formatu, do wyboru na przykład papieru, do sposobu, jak chcemy, żeby nasza publikacja wyglądała, do tego, co później z tym zrobimy, bo to też jest bardzo ważny element i po co to tworzymy. Więc tutaj to zarządzanie i też jakby tak w ogóle takie pewne odnalezienie jakby swojej części, w czym się jest dobrym, też jest, myślę, że ważnym elementem, tak? Chodzi mi o to, że na przykład ktoś lepiej się odnajduje, na przykład, żeby w jakiś sposób zebrał wszystkie powstałe wpisy i złożył je w całość. Ktoś może lepiej na przykład odnajduje się w tym, żeby jakoś potem promować, więc też tutaj to też może być bardzo ciekawą formą dyskusji. Trzecim elementem no jest oczywiście praca manualna, która wydaje mi się, że tutaj jest bardzo istotna i jest też takim elementem więziotwórczym, no bo jednak siedzimy razem przy stole i razem coś tworzymy i wydaje mi się, to też jest taki naturalny czas, kiedy mamy chwilę zatrzymania, kiedy skupiamy się na robieniu czegoś i często bardzo ciekawe dyskusje się pojawiają. Więc tutaj ta praca manualna jest ważną częścią. No i ostatni taki element, o którym chciałem wspomnieć, to samoświadomość, czyli jakby osoby biorące udział w projekcie jakimś, czy osoby, które chcą stworzyć zina, muszą też jakby skonfrontować się same ze sobą, co chcą powiedzieć, dlaczego to chcą powiedzieć, i też muszą być świadome tego, że to potrafi dalej, jakby ta nasza treść gdzieś trafi dalej. Więc tutaj też myślę, że to jest bardzo ciekawe. To obserwacja taka, że jakby co chcemy powiedzieć i co chcemy puścić dalej świat,
też niektórym to przychodzi bardzo łatwo, a dla niektórych na przykład takie dzielenie się nie jest łatwe. I mam tu na myśli na przykład praca z osobami w ośrodkach dla uchodźców. Na przykład dzielenie się swoją historią może być bardzo traumatyczne albo trudne, więc tutaj też znalezienie sposobu, jak chcemy pokazać swoją historię, też jest bardzo ważnym procesem w tworzeniu takiej publikacji. Tutaj jeszcze chciałem podkreślić dwie takie ważne, dwa elementy z mojej strony, które są, jakoś podsumowują jeszcze to trochę, że czyli ziny z jednej strony mogą być bardzo osobiste, bardzo intymne, przeznaczone do bardzo wąskiej grupy osób. Z drugiej strony to może być szeroka grupa, gdzie mamy temat bardziej ogólny, gdzie możemy się podzielić z szerszą publicznością. Ziny mogą być społeczne, kulinarne, podróżnicze, edukacyjne. I tak naprawdę to grupa i dynamika grupy decyduje, jak ta forma będzie wyglądała, więc nie da się tu powiedzieć, że zin wygląda tak, tylko tak naprawdę to jest wypadkowa osób czy osoby uczestniczących w projekcie. Tak, ops, już przeskoczyło. Tutaj jeszcze chciałem taki bardzo ciekawy aspekt i taki aspekt, który ma potencjał do jakby wchodzenia trochę jeszcze głębiej. Chodzi mi o to, że zin może być też narzędziem zbierania informacji, może być narzędziem dzielenia się historii lub jakiejś diagnozy lokalnej, jakby i zin wtedy jest taką tylko środkiem przekazu. A tak naprawdę ten nasz research, czy to diagnoza lokalna jest tym głównym elementem, która buduje jakby naszą świadomość społeczną. I tutaj mówię to w kontraście na przykład do takiego zina, który na przykład powstaje na przykład na temat ulubionych potraw swoich, tak? To tutaj w tym wypadku, kiedy zin jakby przepracowuje jakiś temat, czy właśnie jest bardziej takim pretekstem do rozmawiania z jakąś grupą daną, może być rozwijany w takiej formie. I może jakby przejdę już do konkretnych przykładów. Chciałem teraz zaprezentować dwa przykłady, które mam też tutaj przed sobą fizycznie. Jeden to jest zin o tytule Działkowanie, który powstał ze społecznością działkowców w Warszawie. I tak jak widzimy tutaj na pierwszym slajdzie, tutaj po lewej stronie, on, może tego nie widać na dobrze, ale on ma formę A4. To jest taki dość duży zin, jest kolorowy. Ilustracje w środku też są kolorowe. On jest dość sporych rozmiarów. I chciałem trochę jakby omówić pewne elementy w zinie Działkowanie i chciałem po prostu opowiedzieć o procesie, jak on powstał. I najpierw krótko powiem, jakie elementy się składały na przebieg całego procesu twórczego. Może tutaj jeszcze dodam, że właśnie o tych zinach, o których będę mówił teraz, czyli o Działkowaniu i o grupie, te projekty były dość rozciągnięte w czasie. One trwały około roku i taki czas pozwala na rozłożenie pewnych elementów na etapy, pozwala też na lepsze poznanie grupy się wzajemnie, ale też jakby osób prowadzących
daną grupę, więc tutaj też w zależności od czasu można dokładać dodatkowe elementy, ale można też je redukować. I w przypadku tego Zina działkowanie mieliśmy oczywiście najpierw zaproszenie do działania, potem był taki etap pracy indywidualnej, bo z takiego mojego rozeznania wynikało, że działkowcy to jest taka grupa ludzi, którzy raczej mają bardzo duży dryg do takich robótek ręcznych, do majsterkowania, ale raczej robią to gdzieś tam na swoich działkach, w swoim zacisznym, w swojej zaciszu, swojej oazy, więc część osób po prostu preferowała bardziej taką formułę, gdzie pracowała indywidualnie nad swoim wpisem. Jednak wydaje mi się, że element grupowe tworzenie treści jest bardzo ciekawe, no bo ta grupa się poznaje lepiej, więc tutaj na przykład moim takim sposobem na jakby spotkanie się razem tych wszystkich osób były zaproponowanie warsztatu. I w tym wypadku były warsztaty, które warsztaty z kolażu, czyli jak można tworzyć kolaże. I też tak naprawdę na warsztacie niektóre osoby przygotowały swój wpis do Zina, a część osób wolała to zrobić indywidualnie. No następnie potem jest duży proces wydruku i całej takiej logistyki, jak to zebrać, jak to wydrukować. I piąty element, który jest, wydaje mi się, tak naprawdę jednym z ważniejszych elementów w przypadku Zina działkowanie był to po prostu piknik na działce, ale wyobrażam sobie, że jeżeli mamy na przykład Zina robimy w szkole, to miejsce jakiejś takiej prezentacji tej naszej publikacji dla całej szkoły albo zorganizowanie jakiegoś wydarzenia towarzyszącemu premierze jest zawsze ciekawym pretekstem do właśnie zaproszenia i spotkania nie tylko osób uczestniczących, ale też zaproszenia osób, które są odbiorcami naszego zina. Więc, Tak, więc. takie podsumowanie świetnie się wpisuje w coś, co w CEU lubimy nazywać świętowaniem. Etap wpisany w realizację projektu. Na pewno część z Was realizuje projekty szkolne. Zin może być świetnym uzupełnieniem projektu, albo może być całym projektem. I myślę, że tutaj też warto opowiedzieć o takim rozróżnieniu, że możecie tworzyć ziny tak jak Alek, czyli klasa inicjuje spotkania z jakąś grupą zewnętrzną, tak jak Alek na przykład z działkowcami czy z osobami z ośrodka dla uchodźców, ale mogą też być to ziny takie bardziej wewnętrzne, które tworzycie tylko ze swoją szkołą, tylko w swojej klasie. Tak. Tak, dziękuję za to dopowiedzenie. I tak, i teraz chciałem, jakby, tu jest taka historia, która jest bardzo jakby, dla mnie może osobiście ważna, ale o co mi chodzi? Tu widzimy na zdjęciach pana Mariana, który pokazuje szkice wodociągu, który zaprojektował i przeprowadził w ogródkach działkowych. I na przykładzie pana Mariana chciałem po prostu opowiedzieć taką jakby w jaki sposób możemy zachęcać osoby, które na przykład nie wiedzą, czy mają coś do powiedzenia, czy wstydzą się, czy nie chcą, uważają, że inne osoby na przykład mają coś ciekawsze historie. Więc ja poznałem, pan Marian zainteresował się przyszedł na takie spotkanie, o którym ja zrobiłem wprowadzenie, że będziemy robić taką gazetkę działkową i jednak pan Marian nie miał pojęcia, co chce pokazać. Więc najczęściej jest tak, że kiedy zaczynamy gadać z daną osobą czy z daną grupą, okazuje się,
że te osoby na początku mówią, że nie mają nic do podzielenia się, pokazania, a jednak po dwóch, trzech pierwszych zdaniach już tak naprawdę to, co mówią, już może być naszym tematem. I tak jak przyszedłem pierwszy raz do pana Mariana na działkę, to właśnie zaczął mówić o wodociągu, który sam kiedyś tutaj przeprowadził. Powiedział, a ja w sumie gdzieś mam tutaj szkice właśnie na działce, mogę ci pokazać. I zaczęliśmy oglądać te jego materiały, które jakby niesamowicie były precyzyjnie przygotowane, jakby odręczne rysunki techniczne, które były na bardzo wysokim poziomie. I na przykład w przypadku pana Mariana, ku jemu zaskoczeniu, okazało się, że to jest jego pasja. Jakby on, jakby ten wodociąg przeprowadził od początku do końca i po prostu w zinie podzielił się jakby swoim doświadczeniem, swoją historią. Więc chciałem po prostu powiedzieć o tym, że często wystarczy chwilę porozmawiać z osobami i takie tematy pojawiają się. Oczywiście tu jest dość taki niszowy temat, ale pan Marian na początku zupełnie nie wiedział, co ma powiedzieć, nie wiedział, po co się ma dzielić, czy nie wiedział, jaki to temat wybrać. Tutaj mam takie dwa przykłady. Po lewej stronie to, co widzimy, to jest wpis tych osób, które przygotowały swoją historię. Zdjęcie po prawej to jest po prostu zdjęcie dodatkowe, które załączyłem, żebyśmy po prostu widzieli, jaka osoba. No i tutaj mam takie dwa przykłady właśnie zinów. Po lewej to jest Kasia, która na przykład podzieliła się, jest pasjonatką pomidorów. I można powiedzieć, co roku robi taki klub mały pomidorowy, gdzie ze swoimi koleżankami z sąsiednich działek sadzą i testują różne odmiany pomidorów. One też prowadzą dziennik taki, naprawdę tych odmian mają mnóstwo. I tutaj Kasia podzieliła się zdjęciami oraz pisze o tych spotkaniach i o tym, że to jest właśnie taka ich coroczna jakaś rutyna, gdzie właśnie testują, smakują różne odmiany. I w przypadku Kasi właśnie to był ten temat. Tu po prawej stronie widzimy panią Hanię, która podzieliła się po prostu historią dzieciństwa. Kiedy była mała, kiedy spędzała czas na działce i będąc właśnie dzieckiem, spisała swoje wspomnienia. Chciałem tylko pokazać te dwa przykłady dla takiego w ogóle wyobrażenia sobie, o czym właśnie osoby pisały. I tak jak mówię, każdy pisał o czymś innym. Mieliśmy na przykład panią, która pracowała na co dzień w banku nasion. Ona podzieliła się bardziej specjalistyczną wiedzą. Byli uczestnicy i uczestniczki, które na przykład wykonały kolaż bardziej taki wrażeniowy, gdzie nie było jakiejś specjalistycznej wiedzy, tylko po prostu stworzyły coś bardziej takiego wizualnego. Więc zin jest w przypadku działkowania był bardzo różnym przekrojem różnych osób i bardzo wpisy pokazywały tą różnorodność. Tutaj teraz widzimy warsztat, właśnie to jest warsztat z kolażu, gdzie uczestnicy i uczestniczki tworzyli wpisy albo uczyli się w ogóle, jak można posługiwać się kolażem. No i tutaj jeszcze zdjęcia z premiery Zina, która tak naprawdę była podsumowaniem, ale też była taką jakąś wspólną celebracją tego całego procesu. Też często osoby w przypadku ogródków działkowych, nie wszystkie osoby zin działkowanie do, nie, nie było tylko osoby
które brały udział, nie były tylko z jednego ogródka działkowego, więc też powstały różne nowe sieci znajomości, bo niektóre ogrody, niektóre osoby z różnych ogrodów po prostu się miały okazję poznać, więc to też był taki element sieciujący tutaj. No i tutaj jeszcze też to wydarzenie, które ten piknik też przewidywał taką instalację, gdzie powiesiliśmy te wszystkie oryginalne wpisy, czyli wpisy stworzone przez uczestników i uczestniczki, ponieważ jak już każdy stworzy tą swoją indywidualny wpis, to później trzeba to skserować i powielić. No ale ten oryginał zawsze gdzieś zostaje i on często jest bardzo też taki ciekawy, ponieważ ma różne struktury, jest często też taki bardzo, to są grube kartki, więc to są takie ciekawe obiekty, które też można zaprezentować właśnie w formie wystawy i tutaj też udało nam się to zrobić. Chciałem jeszcze też powiedzieć, jak już mówimy o tym etapie końcowym, gdzie już dzielimy się na naszym tematyką, czy naszym jakby naszym dziełem, to też bardzo, bardzo ciekawym elementem i jakby takim, no po prostu dodatkowym elementem, który można wprowadzić, jest zapytanie o opinię. Zapytanie o opinię oczywiście uczestników i uczestniczek, co myśleli o tym całym procesie, co im to dało, co by ulepszyli. To jest też ważne z punktu widzenia właśnie, myślę, pracy osób, które prowadzą takie zajęcia, ale też osobom, które widzą pierwszy raz taką publikację. I wydaje mi się, że takie zebranie też właśnie o opinii bardzo jest budujące i też często odsyła nas do tego początku, czyli jakby do tych kompetencji, które osoby same odkrywają, a na przykład odkryłem, że tak naprawdę lubię, nie wiem, grzebać w rodzinnym archiwum i sprawia mi przyjemność szukanie rodzinnych zdjęć, bo odkryłam to robiąc na przykład wpis do zina. Więc tutaj taki element feedbacku jest właśnie, myślę, ciekawy, jeżeli mamy czas na przeprowadzenie czegoś takiego. Alku, może zróbmy pauzę, bo Tak. mamy świetne pytanie od pani Lili. Super. Bardzo chętnie. To czytam. Czym różni się zin od na przykład szkolnych gazetek, które redagujemy w szkole? Nie wiem, znaczy myślę, że nie musi się różnić. Myślę, no właśnie, to jest chyba to, co próbowałem jakoś tak na początku wyjaśnić, że zinem tak naprawdę może być jakiekolwiek materialna rzecz, gdzie przekazujemy jakąś treść. Więc wydaje mi się, że szkolne gazetki jakby jak najbardziej wpisują się w ten nurt, tak? To po prostu powiedzmy, że zin jest trochę mniejszą, trochę bardziej kieszonkową formą, którą można może jakby w jakiś łatwiejszy sposób przenieść to, czy przekazać komuś. Natomiast wydaje mi się, że gazetki szkolne, na tyle, ile ja pamiętam ze szkoły, no to jest to dość sporych rozmiarów, takich plakatowych informacja. No i to na przykład to fajnie się sprawdza w formie takiej wystawowej i jak najbardziej myślę, że wydaje mi się, że właśnie to, co jest fajnego w zinie, że tutaj nie ma jakiejś definicji i jakby nie ma się co sztywno trzymać, tak, że te kartki, rozmiar kartek czy rozmiar publikacji, jaki robimy, może być naprawdę duży. Jednak zin w mniejszej formie jest po prostu tańszy w produkcji i może wymaga czasem mniejszego nakładu surowców, może nie surowców, ale takiej pracy. Więc wydaje mi się, że tutaj możemy to dostosowywać dowolnie. Myślę, że też w zinie jest fajne to, że możemy zrobić wiele kopii. Tak jak Alek wspomniałeś, ziny zaczęły się rozwijać przy powstaniu kserokopiarek.
Także to jest też super, że każdy może mieć taką gazetkę szkolną dla siebie na pamiątkę i może kiedyś sobie do tego wrócić. Myślę, że gazetki szkolne mogłyby to być super formą do prezentacji tych kart, które później właśnie można zeskanować i rozdać osobom tworzącym zin, ale też po prostu innym osobom biorącym udział w prezentacji efektów. Pani Lilia powiedziała, napisała też w czacie, że też robią kopie. Też oczywiście da się. Da Super, się. to myślę, że to jest po prostu to. Mówimy o tym samym. Mówimy chyba o tym samym, tak. Tak. I też jakby wydaje mi się, że na przykład to, co było ważne w tym zinie, o którym zaraz opowiem, o grupie, było ważne to, że osoby uchodźcze mogły. Ideą tego projektu było po prostu zapoznanie też jakby się z mieszkańcami okolicznymi, więc jakby mając taki obiekt, możemy go komuś dać. I wydaje mi się, że to jest właśnie ciekawe, że zin może być prezentem dla kogoś, może być pretekstem rozmowy, może być punktem zaczepienia, może być jakąś taką naszym jakby takim narzędziem, które pozwala nam otworzyć jakiś dialog. Więc jakby mówiąc zin, mam na myśli małą książeczkę i tak, tylko o to chciałem może podkreślić. A teraz już przejdę szybko do grupy. I ten zin grupa ma zupełnie inny charakter. Też jeszcze pokażę później. On jest trochę mniejszy format. To jest taki zeszytowy format. Jest też jednokolorowy. Wszystkie treści są niebieskie. I to też, może nie powiedziałem na początku, to też jest bardzo jakby. To wybór koloru, czy wybór na przykład rozmiaru, to też jest jakby proces. To też jest jakby, to też wszystko się dzieje w dialogu i w dyskusji. Możemy właśnie zdecydować się na zupełnie czarno-biały publikację i jeżeli na przykład myślimy trochę o kosztach produkcji, to na pewno czarno-biały zin będzie tańszy niż kolorowy, jednokolorowy będzie tańszy niż wielokolorowy, cieńszy papier będzie tańszy, spięcie zwykłą zszywką też będzie tańsze, więc tutaj też w zależności od naszego budżetu możemy naprawdę zrobić to przy minimalnych kosztach, używając kartki A4 i Xero, albo możemy wydrukować na trochę ciekawszym papierze. A natomiast jeżeli chodzi o grupę, to taką ideą tego zina była taka odpowiedź na w ogóle antymigranckie postawy i narracje w Polsce. I ja zina grupę zacząłem tworzyć, kiedy sytuacja na granicy białoruskiej dopiero co zaczynała być tak dramatyczna, i miałem taką potrzebę jakoś jakby przyłożyć jakąś taką cegiełkę swoją, jeżeli chodzi o edukację i jakby jakieś takie jakby stworzyć jakieś narzędzie, gdzie z pierwszej ręki będziemy mogli poznać osoby, które tak naprawdę przyjeżdżają do Polski, dlaczego przyjeżdżają do Polski, z jakich stron przyjeżdżają do Polski, jakby żeby poznać trochę te indywidualne historie, te pojedyncze osoby, a nie mieć tylko w głowie hasło migrant czy migrantka, za którym stoi tak naprawdę bardzo dużo, a tak naprawdę nie wiemy do końca, co to jest. Więc to był taki zin, który powiedzmy miał trochę taki charakter edukacyjny w swojej idei, jednak sam proces i osoby, które brały w nim udział, tworzyły po prostu te treści, więc z ich punktu widzenia to przebieg był powiedzmy jakby takim
przyjemnym procesem, jednak taką ideą, którą przyświecało tej publikacji, no właśnie był taki charakter edukacyjny. I tutaj chciałem też króciutko opowiedzieć o takim przebiegu tego zina. W tym przypadku też mieliśmy możliwość przeprowadzenia cyklu warsztatów, które z jednej strony były tak jakby takim odblokowaniem grupy, trochę pokazanie im narzędzi artystycznych, trochę właśnie zaprosiłem do współpracy artystkę, która opowiada o tym, jak można rysować, jak używać różnych narzędzi, o tym, jak w ogóle używać słów, jak wykorzystywać słowa, niekoniecznie mając takie zaplecze poetyckie. Więc tutaj mieliśmy taki przed przystąpieniem do tworzenia docelowego zina, mieliśmy taki możliwość przeprowadzenia warsztatów, które z jednej strony dawały narzędzia, że te osoby były w stanie stworzyć, i też jakby osoby, które na przykład nie miały jakieś blokady, zdobyły narzędzia, które pozwalały im stworzyć na swój sposób, a z drugiej strony to był też taki ciekawy proces w ogóle do grania się tej grupy, poznania tej grupy. Tutaj też w tym przypadku bariera językowa często powodowała to, że cały proces bardzo się wydłużał, więc ten cykl warsztatowy, który tutaj przeprowadziliśmy, to było 6 spotkań, co około 3 tygodnie, więc tutaj ten cykl był bardzo taki rozległy. Tak. I tutaj po lewej stronie widzimy jakby już tą fazę taką twórczą, kiedy właśnie tutaj akurat Ada prowadzi warsztat taki jakby jak właśnie jak zacząć opowiadać historię, jak tworzyć swoją narrację. Ona posługiwała się takim bankiem słów i bankiem pytań, o którym ja też za chwilkę powiem, bo to jest bardzo ciekawe i praktyczne narzędzie. Tak, a może tutaj teraz widzimy przykładowe wpisy, i w tym wypadku też osoby dowolnie podchodziły do tematu, bardzo, bardzo w zależności, kto na co miał ochotę. Były historie przyjaźni z bocianem, były historie o pasji motoryzacyjnej, dzieci czy osoby bardzo młode robiły rysunki, więc tutaj też bardzo był duży przekrój. Też były ziny, też były wpisy, które były trochę takie o historii, jak dana osoba trafiła do Polski, skąd pochodzi, dlaczego jest w ośrodku, które właśnie nieraz były trochę trudniejsze, może były też trochę bardziej nasycone takimi emocjami, ale myślę, że wszystkie te historie wzajemnie się jakoś uzupełniały. No i kiedy już mieliśmy tego zina, który powstał w tym cyklu warsztatowym, te osoby przygotowały to na kartce A5, co było warunkiem jakby. Może tutaj jeszcze taki zrobię taką, taki punkt, może który jest ciekawy, czy nie ciekawy, ale może istotny bardziej. Punkt, chodzi mi o to, że warto dać ramy. W sensie, jeżeli zin jest dość szerokim pojęciem, to na przykład warto też zastosować pewne ramy, jeżeli chodzi, na przykład, jeżeli z góry wiemy, jaki format chcemy, to na przykład możemy rozdać uczestnikom czy dzieciom w szkole po prostu kartkę o określonym rozmiarze, tak? I jakby każdy dostaje jedną kartkę i to jest nasze płótno i tam możemy tworzyć nasze treści. Więc tutaj też jakby zastosowanie czasem pewnych ram
też może być korzystne. Więc z jednej strony jest elastyczność, ale z drugiej strony właśnie wybranie odgórnie jakiegoś formatu też może być pewnym ułatwieniem, że osoby już jakby przystępują do konkretnego działania. No i tak jak w poprzednim zinie, tutaj też bardzo ważnym, a właściwie chyba nawet tu ważniejszym elementem było spotkanie z mieszkańcami, gdzie osoby z ośrodka często jakby pierwszy raz od bardzo dawna wyszły poza bramy czy poza tą swoją małą miejscowość, w której mieszkają grupa. Też ważne jest to, że osoby w tym ośrodku mają możliwość swobodnego wyjścia. Przeważnie te osoby nie korzystają z tego za dużo, ale to nie był ośrodek zamknięty, są też ośrodki zamknięte. Ten był ośrodkiem otwartym, gdzie osoby mogą wychodzić. Niektórzy z tego korzystają częściej, niektórzy mniej, ale dla niektórych osób mieliśmy taką rodzinę, która brała udział podczas tych warsztatów, i ta rodzina od początku przyjazdu, właściwie pierwszy raz, jakby idąc na to spotkanie z mieszkańcami, pierwszy raz wyszła cała razem poza bramy ośrodka, więc to też było takie trochę takim metaforycznym po prostu gestem wyjścia poza tą swoją strefę. No i tutaj każdy, kto przyszedł na to spotkanie, bo idea była taka, że zapraszamy mieszkańców. Oczywiście to wymagało pewnego nagłośnienia. Zaangażowaliśmy tu lokalnych aktywistki, aktywistów, ale też takie osoby, ośrodki kultury, żeby nam pomogły nagłośnić, że jest takie wydarzenie. No i osoby po prostu czytały, twórcy i twórczynie tego zina czytały na głos swój wpis. Ten wpis czytały w języku oryginalnym, czyli no, nie, no, jakby nie był to przeważnie polski ani angielski, więc my symultanicznie czytaliśmy tłumaczenie. I to też było właśnie to wybrzmienie tych języków, to spotkanie z mieszkańcami, bardzo też dużo emocji przyniosło, ale całe spotkanie myślę, że było bardzo, bardzo, bardzo ciekawym wydarzeniem i nawiązały się też różne współprace. Mówię o tym, bo jakby też chcę pokazać pewien taki potencjał takiego właśnie otwierania tych treści, o których rozmawiamy, o tych historii, którymi się dzielimy, że po prostu można to już potem robić w różnej, dowolnej formie. Można też to jakoś, te ziny tworzyć bardziej w cyklach. Wyobrażam się sobie, że też w środowisku szkolnym, no to rodzaj takiej gazetki szkolnej, to jakby taka forma jest jak najbardziej po prostu jakaś naturalna. Więc tak, jeszcze zobaczę, czy tu mam. A tak, dalej już przechodzę do takiego rozwiązania małoskalowego. Jeszcze chciałem zapytać, czy są jakieś może pytania, bo ja tak gadam i gadam, a może jeszcze nie wiem, czy jest jakiś aspekt może, który by Państwa bardziej interesował, albo coś, co mogę, no nie wiem, czy jest coś, co jeszcze bym mógł powiedzieć, co by było przydatne do Państwa takiej pracy codziennej z dziećmi. Jak nie, to. Zachęcam do wpisywania, ale może ja bym Alko dopytała o coś, Tak, bo proszę. widać było na zdjęciach, ale też sam podkreślałeś, że to były osoby w różnym wieku i kompletnie różnego pochodzenia. Gdybyś mógł opowiedzieć o samym procesie, jak on wpływał na ich integrację. Bo rozumiem, że samo to wydarzenie było bardzo otwierające i też to, że oni mogli właśnie usłyszeć na głos tej wypowiedzi, ale też tłumaczenia. A jak to wyglądało podczas warsztatów? Niech na pomyślę. No,
To zależy, no bo tak, na przykład w przypadku grupy, to mam wrażenie, że warsztaty były takim w ogóle pretekstem do poznania się. W sensie, że te osoby, które przyszły na to nasze spotkanie, najpierw organizacyjne, potem zdecydowały się, o dobra, spróbujemy, zobaczymy, co to jest, to często te osoby się, mieszkając w jednym budynku, one się nie znały, więc wydaje mi się, że to było w ogóle ten warsztat tam w tej grupie pełni taką w ogóle funkcję zapoznawczą. I teraz jeszcze sobie tak pomyślałem, że na przykład kiedy mamy na przykład klasę, która nie wiem, jest no, nie, pierwszy rok i zaczyna się nowy rok szkolny i jest nowa grupa, to myślę, że to jest podobny jakby też rodzaj, że po prostu osoby się nie znają, mają pracować nad czymś. No i wydaje mi się, że to jakby to było bardzo, bardzo ciekawe. Jeszcze w tej grupie to, co było dodatkowym takim elementem, to, że często te osoby pierwszy raz ze sobą rozmawiały w taki sposób, że na przykład mieliśmy osoby, które mówiły tylko po rosyjsku, mieliśmy osoby na przykład, które mówiły tylko w jakimś swoim innym języku i na przykład te dwie osoby nigdy ze sobą nie rozmawiały, więc my, mając ze sobą na miejscu tłumaczkę, to te osoby w ogóle mogły ze sobą rozmawiać. W sensie dosłownie takie przypadki były, że mieliśmy. Dwie panie mówiły, no, że nigdy wcześniej ze sobą nie rozmawiały, bo oprócz tego, że sobie kiwnęły głową, nie miały możliwości. Więc tutaj był jeszcze ten aspekt tej bariery językowej, gdzie rzeczywiście każdy miał czas, żeby opowiedzieć o sobie, jeżeli chciał, czy opowiedzieć o ćwiczeniach, które robimy. My potem tłumaczyliśmy to za każdym razem na język rosyjski, bo większość po rosyjsku się posługiwała, i na język angielski. Więc wydaje mi się, że taki na pewno ten element zapoznawczy, poznania drugiej osoby był tutaj kluczowy i najbardziej tak wybrzmiał, jeżeli chodzi o warsztaty. Nie pamiętam, nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, ale to jest na pewno taki. Myślę, że tak. Ja bym tylko dodała od siebie, że wydaje mi się, że taka potrzeba integracji jest nie tylko na pierwszym roku, w pierwszej klasie, ale też warto o to dbać na różnych etapach, bo czasami uczniowie i uczennice mogą po prostu nie rozmawiać ze sobą, z konkretną osobą, nawet w ostatniej klasie, nie zamienić zbyt wielu zdań przez cały proces uczenia się. Także warto dbać o takie sytuacje, w których mogą poznać się nawzajem. To też wydaje mi się, że świetnie służy zapobieganiu sytuacji, dyskryminacji, różnych konfliktów, kiedy po prostu stwarzamy sytuację, że można się poznać, dowiedzieć się czegoś o sobie. Jeżeli jesteśmy z kimś bliżej, to rzadziej dyskryminujemy. Także jeżeli chodzi o aspekt szkolny, to może coś takiego bym jeszcze dodała. I lecimy dalej. Tak, jeszcze tutaj zerknąłem na ten czat i widzę, że no, ty właśnie napisałeś, że gazetka to właśnie zin. Tak, bo też jakby ja na przykład nigdy, jak zaczynam jakby pracować z jakąkolwiek grupą czy osobami, to też nie mówię, że to jest zin. Po prostu mówię, że będziemy robić jakąś gazetkę albo publikację, że nie musimy tego też nazywać zin. Zin to jest po prostu też tak jakby powiedzmy nazwa, też jakby też pewna historia tej publikacji, ale tak, to chciałem jeszcze tak jakby, żeby to też wybrzmiało, że też właśnie, no tak, że ważne jest to, żeby dobrać ten odpowiedni język, też odpowiednio jakby na przykład nie zrazić osoby, tak, żeby to też nie było dobrany do grupy i do jakby do też jakichś takich czasu i zasobów danej grupy. Tak, to teraz chciałem jeszcze
przejść do takiego może bardziej praktycznego zastosowania i chciałem też powiedzieć, że Państwo albo już mają, albo też jak ktoś jeszcze nie ma, to pewnie Ola może udostępnić. Jest też taki PDF, który ja przygotowałem, i w tym PDF-ie jest instrukcja, jak zrobić takiego małego zina, którego możemy tak naprawdę przeprowadzić na dwóch, trzech lekcjach, albo nawet no, nie potrzeba dużo czasu. Chciałem po prostu o tym wspomnieć, bo wydaje mi się, że na przykład jak ja miałem możliwość prowadzenia takich warsztatów nie tak dawno temu i mieliśmy ograniczony czas, to właśnie taki zin z kartki A4, który ma łącznie 8 stron plus okładka i tył, bardzo fajnie się sprawdza. Sam proces składania tego zina już jest fajnym ćwiczeniem. Jest to bardzo proste. Myślę, że na zajęcia plastyki to w ogóle jest super propozycja, no bo mamy z jednej strony jakby musimy stworzyć tą publikację, a potem musimy zalać to jakoś treściami. Możemy udostępnić, a ja mogę nawet tak zrobić. Tutaj jest na YouTubie taki instruktaż, jak to zrobić. Może nie będę teraz uruchamiał, ale tutaj na filmiku też jest pokazane, jak zrobić takiego zina z kartki A4. Ups, uruchomiło się. No i tak, jeżeli na przykład wyobrażam sobie, że mamy do przeprowadzenia zajęcia i chcemy wykorzystać taką krótką, szybką formę, to wyobrażam sobie, że z tematem może nie być czasem tak łatwo. No i tutaj możemy zastosować różne sposoby. To, co chciałem jeszcze zaproponować, to jest taki no, taką rozgrzewkowym znalezieniem tematu, czy takim prostym sposobem na znalezienie tematu dla danej grupy jest stworzenie tak zwanych banków pytań i bank słów. I o co chodzi? Chodzi o to, że po prostu robimy taką burzę mózgów wspólnie. Na przykład w danej grupie rozdajemy takie małe karteczki, każdej z osób, dwie albo trzy, i piszemy pierwsze skojarzenia, które nam przychodzą do głowy. I osoby zapisują te skojarzenia, potem wrzucamy to wszystko do wspólnej puli i otwieramy je i czytamy po kolei. I zazwyczaj wychodzi tak, że w takiej puli pojawiają się różne ciekawe połączenia, bo ktoś na przykład napisał dom, a ktoś napisał na przykład rodzina, albo ktoś jakieś słowo napisał, które można jakoś połączyć z tymi dwoma wcześniejszymi słowami. I w ten sposób tworzymy takie grupy różnych jakby tematów, z których jakby możemy potem wyłonić, jeżeli na przykład, nie wiem, dominuje temat jakichś uczuć na przykład, albo nie wiem, do obiektów, to wtedy już jakby to jest jakieś takie nasunięcie kierunku, w którym możemy iść z daną grupą, albo jeżeli na przykład jakieś słowo się powtórzy kilka razy, albo podobne słowo, to też może już być jakimś punktem zaczepienia. Więc to jest często takie fajne narzędzie, bardzo proste, bardzo intuicyjne, na zasadzie skojarzeń, które pozwala też w ogóle jakoś tak uruchomić grupę. I to powiedzmy, to nazywamy roboczo, bo to jest pomysł Ady, która prowadziła kiedyś warsztat, gdzie ja zaprosiłem Adę do współpracy. I to nazwaliśmy bankiem słów, ale też jeszcze można stworzyć bank pytań, który też jest ciekawą formułą. Bank pytań podobnie działa, czyli prosimy grupę, aby każdy napisał pytanie, które nie wiem, które ma dziś, które by chciała zadać komuś, które nam dzisiaj jakoś, nie wiem, wybrzmiewa w głowie, albo pytanie, które nam przychodzi do głowy, nie wiem. To może być cokolwiek, tak?
co lubisz, albo która jest godzina, albo cokolwiek nam przyjdzie do głowy. Wtedy mamy tyle, ile uczestników, tyle mamy tych pytań. Dajemy te pytania na środek, czy gdzieś w jakiś sposób, żeby każdy je widział, albo czytamy, albo każdy czyta swoje pytanie i każda osoba zanotowuje odpowiedzi. I w ten sposób mamy tyle, ile uczestników, mamy tyle odpowiedzi, i przeważnie te odpowiedzi też w jakiś sposób mogą być dla nas takim punktem zaczepienia, czy punktem w ogóle do dyskusji. I to jest też jakby taka jedna metoda na pracę z grupą, jeżeli nie mamy takiego wspólnego tematu. I jeszcze chciałem wspomnieć o takiej jednej rzeczy. Jeżeli na przykład chcemy przeprowadzić taki krótki warsztat z tym, wykorzystując tego zina, tego ośmiostronicowego, to ja też w PDF-ie można tam przeczytać taki scenariusz. Można po prostu prowadzić grupę tak, że zadajemy im pytania. Mamy wcześniej przygotowane pytania. Ja na przykład zrobiłem takie ćwiczenie dotyczące domu i zadawałem po prostu pytanie, z czym ci się kojarzy dom. I jakby trzeba było na przykład napisać, potem jaki kolor ma dla ciebie dom, i wtedy na przykład mamy też elementy graficzne, i po prostu konstruując 5 czy 6 pytań plus okładkę, też tworzymy pewną narrację, i potem mamy taki miks treściowo-wizualny, który też bardzo łatwo przeprowadzić, i zostaje nam taka mała książeczka, którą możemy sobie wykorzystać, czy dać komuś prezencie. Więc tak, no to chciałem jeszcze dodać, tak, i nie wiem, chyba w zasadzie z mojej strony już nie mam na dzisiaj więcej przygotowanych rzeczy, więc nie wiem, Olu, co ty myślisz? Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to chętnie odpowiem, jeżeli nie, to zachęcam do pracy z taką formą, ponieważ wydaje mi się, że daje bardzo dużo to satysfakcji, i wydaje mi się, że w dobie w ogóle takiej digitalizacji i tego, że więcej spędzamy czasu przed komputerem, to te publikacje, które gdzieś tam powstają, czy powstają właśnie tak oddolnie i leżą na półce, to zawsze jest dla mnie takim, nie wiem, takim wzruszającym, czy takim elementem, który jakby przywodzą na myśl właśnie osoby, które nad tym pracowały. Więc tak, więc zachęcam do współpracy z taką formą i modyfikowania jej dowolnie. Ja bym zapytała Państwa, czy przychodzi Wam już teraz do głowy jakiś pomysł na zina i A. zachęcam do dzielenia się na czacie. A Ciebie, Alku, bym prosiła o przełączenie na kolejny slajd, to powiem jeszcze o kolejnych spotkaniach naszego cyklu. W marcu już nie będziemy się widzieć. W kwietniu spotkamy się ze Stefanem Paruchem, który opowie nam o pracach Stefana i Franciszki Temersonów. I później już w następnym miesiącu, w maju, o sztuce zaangażowanej opowie nam Marta Romankiw, ukraińska artystka, aktywistka. I tak z mojej strony to tyle. A. Tak, tutaj pani Agnieszka napisała, że na etyce sprawdzi się świetnie, na przykład przy pytaniach filozoficznych. Super pomysł. Tak, super pomysł. No. Tak, oczywiście tutaj jeszcze odpowiadając, PDF wyślę, prezentację też wyślę, także proszę się nie martwić, proszę działać. Na terapię z dziećmi też. Tak, myślę, że te elementy, o których Alek opowiadał przy okazji kompetencji społeczno-emocjonalnych, czyli ta refleksja nad sobą, nad swoimi emocjami, nad relacjami. O, jako prezent dla mamy, to wspaniały pomysł.
Tak. O, to właśnie tutaj jest grafika, którą się posługujemy w CEO, model kompetencji społeczno-emocjonalnych Kassel. Tu jest wiele elementów, które łączą takie projekty szkolne, też z takim właśnie wglądem w siebie. Też mogą oczywiście działać terapeutycznie. Arteterapia też jak najbardziej. Godzina wychowawcza, jasne. To tak naprawdę, no, godzina wychowawcza jest idealnym przedmiotem, gdzie możecie poznawać siebie po prostu, wybierać dowolny temat, taki, który wybierze klasa. Albo możecie stworzyć kartę o sobie. Każdy tworzy po prostu kartę o sobie i później opowiadamy o tym, co tam umieściliśmy. Naprawdę bardzo wzruszył mnie prezent dla mamy i myślę, że tym miłym akcentem już będziemy kończyć. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. I w razie czego zapraszam do kontaktu mailowego. Maila do nas macie, w razie czego to Alka też mogę Wam przesłać. I życzę owocnych projektów. Tak, tu jeszcze mamy na do widzenia głos, że granica wyobraźni jest tylko granicą, a że taka nie istnieje, to mamy kopalnię pomysłów. Pani Iwono, bardzo dziękuję. Zamkniemy tym wspaniałym zdaniem. Tak. Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo za spotkanie też. Ja dziękuję z mojej strony. Do widzenia.